Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy już w kolejnym odcinku z wyzwania wielopokoleniowego z Simsów razem z Joną. Jak widzicie na sam start, nie zmieniło się praktycznie nic tutaj dookoła naszego domku. Wygląda on tak, jak wyglądał. No, nie zmieniam nic, ponieważ tak jak mówiłam, chcę trochę zaoszczędzić pieniędzy i dopiero wtedy zrobić jakąś taką większą zmianę, ale podejrzewam, że będzie nam. Oj. Troszeczkę mi się, jak widzicie, o, w niebo wyszło. O, może tak. Mieliśmy trochę taki, jak to się nazywa? A już sama nie wiem, jak to się nazywa. O, widzę, że troszeczkę tutaj rachunki się nasze podwyższają. Też na sam start widzę, że Jona jest troszkę wkurzona. Nie będę też, wiecie, jakoś przedłużać tych początków, przynajmniej będę się starać nie przedłużać, bo wiecie, u mnie to różnie bywa. Możesz sobie zrobić, może nie ciasto, ale jajecznicę, też niedowolne warzywo. Może być dla czterech osób rób. Czemu by nie? Co tutaj dalej? Możemy posprzedać sobie jakieś rzeczy, jakieś roślinki. Też widzę, że już trochę zaczyna się, wiecie, bardziej robić tutaj roboty z tym ogródkiem, ale no cóż, no. Ale skrzeczysz, Boże, Jona. Masakra. Okej, okay, tutaj posprzątamy to, co się da, posprzedaję. No tak jak mówię, no niby nie jest najgorzej, też za niedługo, nie wiem kiedy tak dokładnie, ponieważ mam już poniedziałek, a chyba po tygodniu powinny przyjść rachunki. Nie mam chyba płacenia takiego, że płaci się, jak mi się wydaje, że po tygodniu przychodzą rachunki, chociaż nie jestem tego pewna, możecie mnie poprawić, jeżeli tak nie jest. Ewentualnie może przyjdą później. Tak, sprzedaż wszystko, opryskaj przeciwko owadom i odchwaszczaj, bo chyba podlewać całego terenu nie musisz, nie trzeba. A jeżeli chodzi o to, to tak, ewoluuj, coś tu jest jeszcze do ewoluowania, chyba niezbyt. Zaszczepić 3 rośliny i poziom swój podnieść. No to myślę, że to spróbujemy zrobić jakoś w najbliższym czasie, do lodówki schowamy resztę rzeczy. Też widzę, że jesteś troszkę zdenerwowana, ponieważ zabawę masz na najniższym poziomie i myślę, że pójdziesz z tego powodu połowić sobie coś, bo widziałam, że to ci podnosi zabawę. Oprócz tego, moi drodzy, też chciałam powiedzieć, że ja w ostatnim odcinku mówiłam, że przepraszam was za to, że ten odcinek tamten był taki krótki. Że był taki krótki, ale okazało się, że on raczej nie jest był taki krótki, jaki mi się wydawał, że będzie. Zobaczymy jak z tym odcinkiem, bo ja niestety mam taką manię przedłużania tego, jak wiecie. Ale cóż, jak kto będzie chciał, to sobie obejrzy cały, kto nie, no to wiecie. Ja na przykład jestem osobą, która ogląda dużo YouTube'a, może niekoniecznie gier w tym momencie. Bertie, ty chyba sobie przychodzisz, kiedy ci się podoba. Zaproś też. Nie, jeżeli dawać kluczy do rezydencji. Narzekaj na problemy, możesz sobie ponarzekać. Możesz poopowiadać jakąś zabawną historię. Może wtedy się troszeczkę zabawa ci weźmie. Ale wracając do. No, coś mówiłam, tylko jak wiecie, już zapomniałam. Widzę, że Liberty chyba sobie uciekła od nas. Bądź coś mówiłam. Jak sobie przypomnę, to wam powiem pewnie. A właśnie wiem, przypomniałam sobie. Ja pamiętam, że ja teraz już nie oglądam YouTube'a takiego typowego gamingowego, tylko bardziej właśnie jakieś vlogi, ponieważ jak wiecie, coś robię, gotuję, sprzątam, chociaż jak sprzątam mniej, ale głównie jak gotuję, gdzieś tam coś sobie po prostu robię, to zazwyczaj włączam YouTube'a i mi leci w tle. Wiem, że też dużo osób tak lubi robić. Ja też na przykład wcześniej jak grałam w gry, to zawsze miałam włączoną tą grę, w którą grałam u kogoś innego. Nie wiem, na przykład jak był to Ark, oglądałam u Gilatisa Arka. Jak była to właśnie Stardew Valley, no to u Tuli oglądałam znowuż. I wiecie, tak sobie zawsze oglądałam coś i grałam, no bo jakoś tak było mi weselej wtedy. Czy ty już sobie tutaj wszystko już porobiłaś w ogródku? Godzina też już nie jest najwcześniejsza, skorzystasz sobie z toalety i tak, i możesz iść połowić.
przywabić i powędkować. A nie, może na żaby to nie wędkuj, bo mi szkoda ich. Idź na ryby po prostu. I dzisiaj wieczorkiem właśnie do tego zesta będziemy musieli jakoś go znaleźć gdzieś. Nie mam zielonego pojęcia. Nie chciałabym do niego tak do domu jechać, ale możliwe, że to będzie jedyna opcja. No, widzę też, że to się porobiło trochę dołków i mogłabyś to pokopać. Jakby nie było. Lecisz tutaj? Lecisz. Trochę ryb może połowisz, trochę ci się też powinna właśnie tej zabawa podnieść, jeszcze się wykąpiesz i tak na 20 może, przed 20, żebyś się wyrobiła. Jeszcze bym chciała tylko, żebyś to wykopała, bo już jest blisko w miarę. To szkoda by było sobie to zostawić. O, jeszcze to jest jedno do wykopania. Okej, po drodze tutaj nie masz niczego zbytnio. Po drodze zbytnio niczego nie masz, ale tutaj jak jeszcze troszkę zboczysz z trasy, to wiecie, coś się zawsze znajdzie. Tutaj i jeszcze, widzę, że już nie możesz, ale dobra. Już się musimy powoli zbierać, Jona, bo ja ostatnio tak strasznie wolno wszystko z tobą robię i tak mało na tych odcinkach jest. Czegoś treściwego, ty trochę pozbieraj, wiecie. Chcę jak najszybciej zebrać pieniądze, żeby sobie właśnie tutaj już zrobić w miarę cywilizowany domek. Nie mówię, że ten nie jest, ponieważ nie mamy toaletę i powiedzmy toalety, mamy urządzenia toaletowe do toalety, mam urządzenia kuchenne i... O, widzę, że pan wampir przyszedł. 21, no jak to, 22 już w sumie. Wykąpać się musisz jeszcze. Moja droga, halo. No cóż, to będzie późna wizyta. Czyli w sumie nie wiem, czy możemy o tej godzinie do kogoś pojechać. O, widzę, że mamy Jerzynę i to się bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Wydobądź z kamieliny. O, i widzę, że skamieliny są bardzo fajnym pomysłem, bo często z nich wypada coś fajniejszego. Ryby też wszystkim posprzedaję. O, co to za ryba? Jesiotr. Ua, dosyć sporo. Okej, okay, rozmnażać nie będę. Kąpiesz się już? Już ci lepiej trochę? Się kąp i nie idziemy już nic zjeść, tylko będziemy sobie, pojedziemy sobie gdzieś. Znaczy spróbuję pojechać może, wiecie co, do baru. Chociaż na te 2 godzinki. Nie wiem, tak do drugiej chociaż. Czemu leci czas, jak mi się ładuje? Okej, moi drodzy, jesteśmy w barze. Ja mam, wiecie, taką nadzieję, że jednak tutaj się zrespi nam zest. Co prawda na razie to tak mało to jest. Możesz poprosić o chipsy przy okazji, jak już jesteś i poczekamy chwilę. Wiecie, też wybrałam tutaj w oazie z... Oazie Zdrój, chyba Oaza Zdrój to jest. No bo jakoś mi się najbardziej tutaj prawdopodobieństwo wydaje mi się, że jest największe, jak będziemy w krainie, w której jest dana postać, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ona się pojawi. To są tylko moje takie, wiecie, domysły. Nie jest nic potwierdzonego, nigdy tego nie sprawdzałam. Ale widzę, że tak kiepsko z tym i nie wiem, czy po prostu sobie nie damy spokoju chyba. Wiecie co, chyba damy sobie spokój i jutro pojedziemy w miarę wcześnie do niego. No moi drodzy, wydaje mi się właśnie, że to będzie dobrym pomysłem, żeby sobie dać spokój, wyspać się, jutro rano wcześniej wstać. I może najpierw pójdziemy tam do tego parku, a jak nie, to pojedziemy po prostu do niego i tyle, nie będę nic kombinować bardzo. A jeżeli chodzi tu jeszcze Jerzynę, chciałabym posadzić. Już nie. To możemy to posadzić. O. Może niekoniecznie tutaj. Jesteś spięta.
Tyle ci mogę poradzić na to, że ty jesteś spięta. Idź sobie skorzystaj. Później sobie coś zjedz. Gotuj. Czemu chcesz gotować? Nie wiem, skończyło ci się już jedzenie? Otwórz. Ale ten obiekt nie może być sprzedany, a nie usunięty. Nie wiem, czemu mi nie odlicza się czas, ile jeszcze zostało. Nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że to nie jest wina moda. Jeżeli jest, no to będę musiała to jakoś sprawdzić. Okej, dobra. Odchwaścisz wszystko. Sprzedasz wszystko. Tutaj jeszcze widzę, że latają te. Że latają tutaj owady. No, jesz sobie, jesz. To ognisko, wiecie co, nie będę go usuwać, bo właśnie jak ktoś tutaj przyjdzie, to można sobie przy okazji z nim. O, poczta doręczona, czy to będą rachunki. O, cie panie. Czyli, moi drodzy, widzę, że po prostu te rachunki, jak mam podniesione, to to są. To za durma, tu niepłacone rachunki. Widzę, że tutaj mi nie pokazuje się z MC Command Center to, że mam te rachunki. Ja zapłacę tą kwotę tutaj, aczkolwiek zmniejszę sobie te rachunki, żeby nie było aż tyle ich, bo ja tam mam na 500%, ale widzę po prostu już, mam powiedziane, że w sumie. Widzę, że to się trochę w sumie nie zgrywa, ale no cóż. Zlot zapaleń. To w tym razem nie będziemy żadnych tych, bo chcemy iść do zesta. Ja sobie z tego MC Command Center ureguluję tak, żeby to było 200%, a nie 500 po prostu. O. A te już zapłacimy. No spokojnie. Przynajmniej pierwszy raz niech będzie takie. Niech będą te takie większe. No ale przynajmniej potwierdziłam się w tym, że rachunki przychodzą normalne już. Że znaczy, że podwyższone przychodzą, a nie te 300, co tutaj mamy. Co prawda przyszły bardzo duże. I podejrzewam właśnie, że to jest MC. I wiecie co, ja was na chwilę przeproszę i ja to teraz zrobię, bo później o tym zapomnę. Moi drodzy, jestem z powrotem i tak musiałam zrestować grę. Ponieważ z naszej Jonie się nogi złączyły. I to wyglądało dosyć komicznie. Mam nadzieję, właśnie zmniejszyłam te rachunki, ale tak, wydaje mi się, że po prostu teraz i tak one mi się nie zmienią, więc dobrze, zapłacimy tyle, ile powinniśmy zapłacić w tym momencie. A zmniejszyłam to wszystko na teraz na 200%. Więc nie wiem, czy to jest po prostu to, że ustawiłam w MC Command Center tak wysokie, czy to może są normalne, a MC Command Center nie działa. Tak czy siak ustawiam na 200%, zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądać. Okej, okay, a ona sobie tutaj wszystko porobi. I dzisiaj tak, dzisiaj idziemy zesta ścigać. Sprzedaj jeszcze mi proszę cię wszystko. Było tyle pieniędzy zarobiłaś i co z tego? I już nie masz pieniędzy żadnych. Posprzedawaj jeszcze moja droga wszystko. Żaby sobie chętnie rozmnożymy. Nie wiem, czy da się tutaj jakoś, że zaznacza się kilka. O, da się. Sprzedaj. Bardzo mi się to podoba. Taka opcja. Januś, pospieszysz się troszkę? Pobierz tę domkę. Co żeś ty tutaj zrobiła? Możesz mi to wytłumaczyć? Dobra, tak czy siak możesz wziąć, pobierz sadzonkę. Tak, wiem, że mieliśmy już jechać, ale jak już możesz pobrać sadzonkę, to chciałam, żebyś zaszczepiła. Pobierz sadzonkę. I pobierz sadzonkę. I wiecie co? I ja po prostu... Droga Raszałga. O, jeszcze weź odchwaść.
Ja to inaczej zrobię, ponieważ ja nie chcę tutaj tych moich roślin niszczyć, bo ja tą zaszczepioną sadzonkę to ja sobie pewnie sprzedam, bo ja po prostu ogólnie nie lubię tych szczepionek. Dla mnie, widać, jak mówiłam w tamtym odcinku, dla mnie to nie jest aż tak naturalne. O, widzę, że są nowe tutaj roślinki, możemy sobie kupić. Zestaw hodowlanych. Magicznych, dobra, niech będzie warzyw, mogą być warzywa. Odnośnie tych, otworzyć sobie, w sumie nie wiem, czy będziemy otwierać. Otwórz tą paczkę. Lata jeszcze nie mamy. Jesieni też nie mamy, myślę, że. A, nie tak chciałam, po prostu weź, otwórz paczkę wiosennych. A te paczki sobie na razie schowamy. I czekaj mi tutaj, tak. O, marchewek to my w ogóle nie mamy, więc raz, dwa, trzy marchewki. Tulipanów też my w ogóle nie mamy. Ojdź, nie chciałam. Wyłącz mi to zaznaczanie, bo ja nie chcę tego zaznaczenia mieć cały czas. Dwa, trzy. I dobra, jeszcze tutaj tak. Trzy te ziemniaki były, ale pyrki już mamy z tego, co kojarzę. Ale weźmiesz mi trzy, żebym mogła sobie zaszczepić. Zasiej to wszystko. I tylko proszę cię, pospiesz się, bo chciałabym już naprawdę się zebrać do tego zesta. Możesz nie stać i nic nie robić, tylko. Ojeju. Dobra, to musi nam urosnąć, więc to sobie urośnie. Jakoś widzę, że brzydko się bardzo posadziło, ale to już nie będę teraz naprawiać. Okej, i jak już to skończysz, to wchodź podróżować. Sama będziesz podróżować. I moi drodzy, widzimy się już na miejscu. Moi drodzy, jesteśmy już, tak jak mówiłam, chodź sobie poszukać. Nie, tu chodź. Przywab i sobie szukaj. Tak jak mówiłam, najpierw przez jakiś czas spróbujemy poczekać na niego tutaj w parku i zobaczyć, czy po prostu on się gdzieś tutaj zjawił, bo jest duża szansa, że on się po prostu tutaj nam zrespi. A jak nie, no to. Cóż, pojedziemy do niego do domu i tyle. Też zaczęłam podejrzewać, że po prostu on pracuje, więc jego może nie być tak cały czas. Okej. Ty próbuj tej z żabami. Tu ktoś idzie, ale nie, to jest jakieś dziecko. To raczej nie będzie zest. I możesz sobie wędkować na przynętę korzeń tatara. A, to nie są pyrki, to są korzenie. O, widzicie. Myślałam, że to są pyry. Cóż, o, widzę, że Liberty się pojawiła, ale zesta jak nie było, tak i nie ma. Ale sobie poczekamy tak do 20. Jeżeli 20 go nie będzie, to po prostu będziemy sobie do niego zmierzać do domku. Liberty sobie tyle, że tutaj ktoś sobie usnął. Tutaj też jest jakaś posiadówa. No, jak widzicie, gra nie jest po naszej stronie i coś nas chyba bardziej zmusza, żebyśmy byli z Donem niż z Zestem. Jak widać. Widzę, że mamy trochę tych. 30, 10. A weźmiemy sobie jakąś taką. Coś nowego nam wyszło. O, lamparcia. Może być. Może być i taka, nie obrażę się. Dobra, jeżeli chodzi, widzę tutaj o. Landgrab się pojawił, ale zesta nie ma. Jak nie było, tak i nie ma. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaraz się po prostu do niego udamy i tyle, no. Co ja więcej tym mogę zrobić, jak się do niego nie udać? Dobra, moi drodzy. Nie ma co. Może nie będzie w pracy, bo z tego, co kojarzę, to właśnie on pracuje i może dlatego go nie być. Okej, jesteśmy u Zesta, tylko czy Zest jest w domu? To jest dobre pytanie.
Musimy najpierw się zapukać i zobaczyć, czy ktoś jest. O, i nasz zez jest w domu. To myślę, że się możesz dosiąść, oglądać sobie telewizor akurat jak jesteś. Jak widzimy, zez jest taki przyczepowy. Czy to jest imitacja przyczepy, czy mi się wydawało? Nie, nie jest imitacja. Po prostu taki ma domek. O, tak z grubej rury możesz się zapytać go, czy jest syreną. No, widzę, że po prostu tutaj się widać, jak nie jest syreną. Tak się trochę mu do domu wbiłaś, ale powiedzmy, że to jest przypadkowe spotkanie, kiedy się gdzieś zgubiłaś. Okej. Wyrzuć to z siebie. Nie, niż go krzyczeć. Paroduj innego Sima. Narzekaj na problemy. Poznaj Zesta trochę może. Okej, moi drodzy. Myślę, że to by było takie zapoznanie typowo wystarczające dla nas. Możesz skorzystać u niego z łazienki, możesz wejść. Nie, to tam. Skorzystaj tutaj i weź szybki prysznic. Troszkę się u niego umyjesz, ale tylko tak troszeczkę. Okej. A tak, zapomniałam nagość. Zrobimy tak, żeby nie było nic widać. I teraz tak, możesz podróżować sobie z... Myślę, że sobie bardziej poznamy dzisiejszego wieczoru Zesta. I na tym będziemy kończyć, ale... Ale no oczywiście zapomniałam i gadam teraz do was. Chodź do baru, się troszkę może napijesz. Czemu by nie? Okej, ja bym ci jeszcze tylko zmieniła strój. Troje. Zmień strój. Jak już jesteś, to może taką bardziej imprezową wersję siebie zrób. Zamów drinka dla grupy. I może to będzie ta plazmowa Mary. Tutaj się ktoś nam przypałętał. Możesz się tutaj troszkę z naszym zestem zapoznać. Wiecie, o czymś sobie porozmawiać, zabawnym. Przy okazji możesz wypić trochę drinka. Ja widzę, jak zwykle coś ludzi poprzyłazili. Aha, zabrał naszemu zestowi drina. Świnia jedna. Nie, chciałam. O, tutaj. Widzę, że punktów sławy to my nie mamy. Sławy nam nie znajmy. No i widzicie, już tak 13 dni już powoli musimy myśleć nad jakimś chłopakiem. Bo jednak do dorosłego chciałabym, żebyś już nasza Jona się gdzieś tam zaręczyła z kimś. Znaczy mamy 1500 punktów satysfakcji, dzisiaj będziemy mogli wydać sobie. Jak widać, to się dobrze nam bawi. Tutaj chociaż trzeci pan troszkę nam przeszkadza. Morderish. Przynysz. Nie. Popraw humor. I moja droga, weź pij. Pij sobie, pij. A. Tyle było z picia. Zamów drinka jeszcze raz dla nas tutaj. Okej, widać, że została sama troszeczkę nasza. I ona może zez jeszcze wróci. O, widać, że wrócił. Wygłoś mowę. O,
Też się tym razem z tą napiję. To już chyba mu bardziej posmakowało. Okej, jeszcze sobie porozmawiamy z Zestem. I moi drodzy, ja myślę, że tutaj będziemy mniej więcej kończyć naszą rozmowę. Boże, rozmowę, nasz odcinek. Ja tu zostawię sobie już Jonę i Zesta, żeby sobie tam omówili kilka spraw jeszcze. Zobaczymy, co tu się może wymodzi. I cóż, no ja z Joną już później wrócę sama do domu. A Wam dziękuję za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza. Nadal czekam. Jeszcze możecie mi mówić, z kim Wy byście woleli, żebym nasza Jona tutaj została, z jaką by tutaj wyszła. I zobaczymy po prostu, co się nam uda zrobić. A w tym momencie bardzo Wam dziękuję i cóż, do kolejnego. Pa, pa!